kiedy się zbieracie na spotkaniu dzisiaj na konferencji poświęconej rodzinie, poświęconej polityce rodzinnej, to bardzo dobrze, że zaczynacie to czynić w tym mieście i w tym kościele. Nie mogę w tym miejscu nie wymienić dwóch nazwisk. Nazwiska pani Joanny Krupskiej i nazwisko pana Grzegorza Benedykcińskiego, którego tu akurat wszyscy bardzo dobrze znają. Jeżeli porównać, tak jak Pan Jezus porównuje Królestwo Boże do ziarnka gorczycy, które jest najmniejszym ze wszystkich ziaren, a wyrasta w potężne drzewo, gdzie ptaki się mogą gnieździć, to właśnie to ziarenko zostało przed wielu laty tu rzucone i padło na niezwykle dobrą glebę, że zaczęło wydawać owoce. To tutaj, w tym miejscu, przez ludzi, którzy się tutaj spotykali, powstał Związek Dużych Rodzin. To tu się rodziła Karta Dużej Rodziny, która kolejno przechodziła na inne samorządy, aż ogarnęła całe państwo i państwo się w nią też włączyło. To tutaj się rodziły pomysły, jak pomóc rodzinom wielodzietnym, najbardziej potrzebującym pomocy, a równocześnie jak pomóc wszystkim rodzinom, bo rodzina dla całego społeczeństwa, dla nas wszystkich i dla Kościoła też jest najważniejsza. A potem przyszły dalsze kroki, które były krokami konkretnymi, w dobrym kierunku, ale ciągle niewystarczającymi, jak chociażby roczny urlop macierzyński. I wreszcie doszliśmy do tej przełomowej, ważnej, nie tylko ustawy, ale ustawy zrealizowanej, jaką jest ten program 500+ dla rodzin potrzebujących tej właśnie pomocy. Jest dla mnie absolutnie wielkim szczęściem, że po raz kolejny spotykamy się z dużymi rodzinami, ze Związkiem 3+, właśnie w Grodzisku Mazowieckim. I wiem jedno, że każde takie spotkanie, każda konferencja przynosiły pozytywny efekt. Coś się zmieniało. Cały czas się coś zmieniało właśnie na plus rodziny. A czy może być coś piękniejszego niż rodzina? Czy może być coś piękniejszego niż dbałość o tę rodzinę? Myślę, że nie. Proszę Państwa, jeszcze 15 lat temu w szkole naszej w Książenicach było 25 uczniów. Dzisiaj jest 550 uczniów. W szkole w Adamowiźnie było 80 uczniów. Myśleliśmy o tym, czy tą szkołę zamknąć, czy co z tym dalej robić, bo straszne koszty zaczęły się nam tworzyć. Dzisiaj jest 560 uczniów. Czyli tak duży przyrost w tej gminie dzieci był możliwy dzięki temu, że 10 prawie lat temu wspólnie ze Związkiem 3+ zaczęliśmy tworzyć fajny klimat dla rodziny. I myślę, że to przyniosło tak wspaniały efekt, bo wyobraźcie sobie puste szkoły, wyobraźcie sobie nasze życie bez dzieci. Dramat. Bardzo się cieszę, że tu jesteście. Witam w Grodzisku Dobrych Ludzi. To nie jest przypadek, że to święto rodziny jest właśnie tutaj, bo Grodzisk to szczególne miejsce na mapie polityki rodzinnej i na mapie rodzin. Tutaj w 2008 roku prowadził pan burmistrz z powodu inicjatywy Związku Dużych Rodzin, Kartę Dużej Rodziny. I ta Karta Dużej Rodziny tutaj wprowadzona w 2008 roku zapoczątkowała cały łańcuch Kart Dużej Rodziny w całej Polsce. Chciałabym wręczyć pani premier, taką statuetkę. To jest dzieło młodego rzeźbiarza Łukasza Krupskiego, który przedstawia dużą rodzinę. Wyrażając tym samym wielką wdzięczność za odwagę, bo uważamy, że to posunięcie rządu jest po prostu odważnym posunięciem, za to, że rodzinom, setkom tysięcy rodzin w Polsce będzie się żyło lżej, lepiej, swobodniej. Bardzo pani premier dziękuję.
Jestem bardzo wzruszona, że mogę tutaj być. To jest chyba najpiękniejsze wyróżnienie, jakie otrzymałam kiedykolwiek w swojej pracy, w swoim życiu. Ja bardzo bym chciała, żeby w Polsce zapanowała moda na rodzinę. I ta moda na rodzinę, żeby była podparta właśnie takimi projektami, które są oferowane rodzinie.